Jak matka pociesza syna, tak ja będę was pocieszał, mówi Księga Izajasza 66:13. Pan Jezus to jest pocieszyciel. Do Willema Busha, żyjącego w latach 1897-1966, przyszła kiedyś kobieta, której mąż zmarł nagle. Po jej policzkach płynęły łzy i widać było, że bardzo cierpi. Z płaczem opowiadała o swoim małżonku, podczas gdy Willem Busch cały czas milczał. W końcu ze zwątpieniem spojrzała na niego i rzekła: „Niechże mnie pan pocieszy. Przecież jest pan doświadczonym czytelnikiem Słowa Bożego, musi pan wiedzieć, jak to się robi”. Willem Busch odpowiedział: „Jeśli serce jest prawdziwie zranione, to żaden człowiek na świecie nie jest w stanie go pocieszyć”. Kobieta zakryła twarz i zaszlochała. „To straszne”. „Tak, to jest straszne”, potwierdził Willem Busch. Opowiedział jej, jak w czasie wojny stracił dwóch synów. Wielu ludzi przychodziło i pocieszało go, ale ku swojemu przerażeniu odkrył, że ich słowa w ogóle do niego nie docierały i nie pocieszały go. Pewnego dnia otworzył Biblię i przeczytał: „Pokój mój daję wam”. Ewangelia Jana 14:27. Wtedy uświadomił sobie, że jest tylko jeden, który prawdziwie może pocieszyć: Pan Jezus Chrystus. Wtedy padł na kolana i pomodlił się: „Panie Jezu, Ty widzisz moje cierpienie i mój ból, a teraz proszę Cię, Panie, abyś urzeczywistnił swoje słowo i dał mi swój pokój”. Kobieta słuchała ze zdumieniem i otwartymi ustami, potem zapytała: „I co? Uczynił to?” Gdy Willem Busch potwierdził, zapytała go: „Co więc mam ja teraz uczynić?” Odpowiedział jej: „Albo Pani zwątpi, albo zrobi Pani tak jak ja. Do tej pory żyła Pani bez Jezusa, bez Pana Jezusa Chrystusa. Proszę Go poszukać, zawołać do Niego i proszę dać się Mu odnaleźć. On chce Pani i On chce Pani, On chce i Pani dać prawdziwy pokój”. Jak matka pociesza syna, tak ja będę was pocieszał. Księga Izajasza 66:13.